Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a w tym filmie omówimy sobie nową postać, która niedługo pojawi się na serwerach głównych WFK Arena, czyli będzie to Drez. Nie mylić z Resem. Czyli tak, będzie to oczywiście postać klasy wzniosłej, jak każda nowa. Jego przydomkiem jest pustelnik z ruchomych piasków. Frakcja to zwierzę ludzie, bohater oparty na atrybucie zwinności. Klasa strażnik, główna rola mierzący atak, czyli po prostu ma wyeliminować szybko jakiegoś przeciwnika. Także omówimy sobie standardowo zdolności, przedmiot sygnowany, następnie ekskluzywne meble. Zrobimy sobie walkę taką, wiecie, tam jak zawsze robię. A następnie na tej nowej funkcji, czyli arenie, zobaczymy sobie też jedną walkę. Nie będę robił całą ewentualnie, jeżeli będziecie mieli duże problemy z jej ukończeniem, mogę zrobić w osobnym filmie. Zaczniemy wyjątkowo od zdolności ostatecznej, czyli śmiertelna zasadzka. Drez stale przemieszcza się w kierunku najsłabszego wroga. Przez następne 15 sekund jego priorytetem jest podążanie za wrogiem. W tym czasie normalne ataki wręcz przybierają na sile, a skuteczność ataku krytycznego wzrasta o 100%. Jeśli w tym czasie cel zginie, 400 energii jest odzyskiwane, następnie 700 energii. Czyli po prostu używając tej zdolności wybiera sobie za cel najsłabszego wroga, czyli domyślnie jakiegoś tam pewnie maga, łucznika, kogoś w tylnym rzędzie zazwyczaj. No i po prostu za nim podąża, w tym czasie jego ataki przybierają na sile, no i skuteczność ataku krytycznego wzrasta o 100%. Dodatkowo jeżeli cel zginie, ten który sobie wybrał, no to Drez odzyska 700 energii, no i nie musi zginąć od Dreza, może zginąć od kogokolwiek. Taktyczny odwrót, czyli druga umiejętność. Kiedy zdrowie Dreza spada poniżej 50%, po raz pierwszy opuszcza on pole bitwy na 5 sekund, czyli jeżeli straci 50% życia po raz pierwszy, ucieknie sobie z pola walki, zniknie kompletnie, podczas których odzyskuje 100 punktów energii na sekundę, czyli 500 łącznie. Jeśli umiejętność ostateczna Dreza zostaje użyta podczas jego nieobecności na polu bitwy, powraca on w to miejsce przedwcześnie. Czyli jeżeli on ucieknie, mając prawie naładowaną zdolność ostateczną, no to podczas tej nieobecności on może sobie ją naładować i wtedy powróci wcześniej niż właśnie te 5 sekund. Jeśli umiejętność ostateczna Dreza, śmiertelna zasadzka zostaje użyta podczas jego nieobecności na polu bitwy, czyli to jest to co mówię, on może sobie naładować podczas ucieczki, no jeżeli wtedy ją naładuje, kontynuuje on jej używanie po powrocie. Czyli takie dosyć taka unikalna umiejętność, chyba żadna jeszcze z postaci takiej nie ma. Na drugim poziomie po powrocie Dreza na pole bitwy jego skuteczność ataku wzrasta o 25%, a jego wysysanie życia o 40 punktów na 15 sekund, następnie o 40% atak i 40% wysysanie życia. Czyli to jest taka dosyć ciekawa umiejętność, tak? Głównie chodzi prawdopodobnie o to zwiększenie ataku i wysysania życia, no bo tak nic jakiegoś takiego bardzo specjalnego w tej umiejętności nie ma. Jeżeli on będzie bliski naładowania właśnie zdolności ostatecznej, no to te odnawianie energii na pewno mu się przyda, jeżeli ktoś obierze go za cel, będzie chciał go szybko zabić, to on ucieknie i naładuje poza walką sobie zdolność ostateczną. Następna umiejętność to krwawe wypatroszenie. Dres obraca się w koło, zadając 210% obrażeń najbliższym wrogom i obniżając ich skuteczność obrony o 70% przez 8 sekund. Następnie będzie to 250% na czwartym poziomie, czyli taka jedna z tych łatwiejszych umiejętności, którą każda postać posiada. Są to oczywiście obrażenia obszarowe, czyli atakuje wszystkich wokoło siebie za 250% i obniża ich skuteczność obrony na 8 sekund. Obniżone obrony mają już m.in. Brutus i Warek, więc no, zdecydowanie idą, jeżeli chodzi o zwierzę ludzi, w to obniżenie obrony. No, zobaczymy, czy ta postać coś zmieni. Jego zdolność ostateczna na końcu, bo ona też boostuje w pewien sposób zdolność ostateczną. Znaczy się, to jest pasywna. Czyli wściekłe cięcie, zdolność pasywna. Wzmocnienie ataku krytycznego Dreza wzrasta o 40 punktów, a szybkość jego ataku o 15 punktów. Czyli kolejne boosty. Dres podczas używania swej umiejętności ostatecznej śmiertelna zasadzka otrzymuje dodatkowe 25 punktów szybkości ataku. Czyli jeżeli użyje śmiertelnej właśnie zasadzki, to dostanie dodatkowo
25 punktów szybkości ataku, czyli takie dosyć fajne. Na drugim poziomie wzmocnienia ataku krytycznego Dreza wzrasta o 45 zamiast 40, a szybkość jego ataku 15 punktów nadal, no i dodatkowe 30 punktów szybkości ataku podczas używania zdolności ostatecznej. Tutaj jest to 50 punktów zamiast 40, 20 zamiast 15 i nadal 30. Jeżeli chodzi o przedmiot sygnowany, to ma dosyć ciekawy, trzeba przyznać. Drez po użyciu swej umiejętności ostatecznej otrzymuje tarczę, która łagodzi obrażenia o wartości 400% jego skuteczności ataku przez 5 sekund. Tę umiejętność można aktywować dwa razy na bitwę i to jest bardzo potrzebne, bo tak jak wcześniej wspominałem, ta umiejętność ostateczna nacelowuje najsłabszy cel. Czyli prawdopodobnie on się rzuci właśnie do wroga, do tylnego rzędu prawdopodobnie, no i będzie bardzo podatny na ataki, tak? Także ta tarcza w pewien sposób przynajmniej do pewnego stopnia na pewno go tam uchroni. Na plus 10 będzie to 600%, na plus 20 tej umiejętności można użyć 4 razy na bitwę, a na plus 30 800%, jeżeli chodzi o siłę tarczy. Teraz jeżeli chodzi o ekskluzywne meble, za każdym razem 3x3, za każdym razem, gdy używana jest umiejętność śmiertelna zasadzka bądź krwawe wypatruszenie, skuteczność ataku Dreza wzrasta o 80 punktów na 2 sekundy i następnie 150 punktów na 3 sekundy. Czyli podczas używania tej umiejętności ostatecznej oraz krwawego wypatruszenia, czyli jego ataku obszarowego. No i zobaczymy sobie tą arenę prób. Tutaj bardzo fajna nowa funkcja, bo będzie to przy każdym nowym bohaterze, czyli jeżeli na przykład wyjdą dwie postacie, no to będą dostępne dwie takie areny prawdopodobnie. Jest to oczywiście czasowe, więc polecam to zrobić szybko. I tak jak mówię, no nie będę robił całego, bo to trochę by zajęło, a nie chcecie odcinków po 40 minut, wierzcie mi. Jeżeli będzie dużo osób miało z tym problem, no to mogę to nagrać na serwerach głównych. Także zobaczymy sobie tutaj, początkowo, bo tutaj jest mniejsza, że tak powiem, zadyma niż w walkach z Loratem na przykład. Czyli on sobie tam rzuca. Nic szczególnego nie robi, jak widać. I po użyciu zdolności ostatecznej, no dosyć szybko się z nimi rozprawił, trzeba przyznać. Zobaczcie, że on dostał boosty i patrzcie, jak on tutaj szaleje, nie? I to praktycznie co chwilę. No nie zobaczymy przynajmniej tutaj tej ucieczki z pola bitwy, no bo ci sobie z nim nie poradzą z oczywistych przyczyn. Ale zobaczcie po użyciu, co on tutaj wyprawia, nie? Jakie on ogromne obrażenie zadaje. Czyli jeżeli na przykład w przeciwnej drużynie będzie taki Arden, no i on na takiego Ardena się rzuci, no to... no z tego Ardena może nic nie zostać. Dobra. Zrobimy sobie jedną walkę. Taką z Zolratem, nie, bo on tu powtarzał co chwilę, jak próbowałem. Znaczy zrobiłem to, ale... no tak jak mówię, co chwilę resetował walkę niepotrzebnie. No może spróbujmy z tą drużyną. Czyli tak, dajmy sobie, co my tutaj mamy. Aha, dobra, czyli tutaj nic nie użyjemy, dobra. No to idziemy do tego Zelorata, niech będzie. Bo tutaj mogę więcej postaci po prostu używać. Czyli tak, dajmy Taylin, dajmy Solis, dajmy Rain, dajmy jej szansę i jako tanka weźmy Gryzula na przykład. No i zobaczymy, jak się tutaj będzie sprawował, ile obrażeń zrobi. Zolrat pewnie tutaj zresetuje raz walkę, ale jakoś to przetrwamy. Czyli tak, rzucił się mimo wszystko na Cyrusa, bo Cyrus w tym momencie miał najmniej życia, tylko zobaczcie, jak szybko się z nim rozprawił, nie? Solis zginęła. No ciężko tutaj cokolwiek zauważyć, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje na ekranie. Ale z tego, co widzę, ten Dres całkiem obrażenia mocne robi, nie? Cyrus zginął praktycznie od razu, Lyka zaraz chwilę po nim. Zolrat nawet nie zdąży chyba jednak zresetować. Także zobaczymy, jak zdążył jednak, dobra. Także będzie powtórka z rozrywki. W sumie będzie można lepiej się przyjrzeć. Albo i nie. No Dres, zobaczymy, czy wykaruje tutaj 1 na 5, chociaż nie sądzę. Nie, nie sądzę. No dobra, czyli ta walka się nie powiodła, zobaczymy, jak z obrażeniami. No obrażenia też raczej nie powalają. Ale tak jak mówiłem, ta walka jest trochę wkurzająca. Przynajmniej z tym Zolratem.
Zobaczymy sobie może tutaj jeszcze jedną walkę. Dobra, weźmy Irona. Może ustawimy go tutaj. Dajmy Wukonga. Może gdzieś tutaj Luciusa. No i w sumie nic innego nie pozostaje jak dać Satranę. Dobra. Zobaczymy jak pójdzie teraz. Jednak wypada coś tam pokazać tych walk. Wolałbym zdecydowanie używać tutaj swoich postaci. Bo niestety mamy z góry narzucone. No chciałem się tutaj szybko z tym Kazardem rozprawić, ale jak widać... Dobra, może trochę inaczej. Znowu muszę ustawiać od nowa. To jest akurat wkurzające. Dobra, może damy coś takiego. Powinno być trochę więcej obrażeń teraz na dole. Czyli tu, gdzie potrzebujemy. No, Kazard się tutaj strasznie szybko... No, powiem tak, no trzeba będzie trochę tutaj pomyśleć, nie? Także tutaj Dreza może nie przetestuję, po prostu zrobimy to sobie w osobnym filmie. No, widzicie, jakbym chciał całe to robić, to bym musiał strasznie dużo czasu na to poświęcić, więc prawdopodobnie to zrobię po tym, jak tego doświadczyłem teraz. Myślę, że trzeba będzie, no jeżeli chodzi o samą postać. No, w takim wypróbowaniu go z tymi bobami, no to robił ogromne obrażenia. Myślę, że jeżeli zastosuje się go w odpowiedniej drużynie, da się mu odpowiednie warunki, żeby on mógł się rozszaleć, no to może całkiem nieźle zrobić obrażeń, nie? No jego umiejętności nie są jakieś specjalne, poza tym taktycznym odwrotem. Jego umiejętności są raczej takie dosyć, no, normalne, że tak powiem. Czyli tutaj się rzuca na przeciwnika, tutaj jakieś obrażenia obszarowe, to jest umiejętność pasywna. Także żadnych jakichś super efektów ta postać może nie ma. No jednak trzeba ją przetestować normalnie. Czyli tak, no po tym co teraz zobaczyłem, myślę, że na pewno pojawi się film osobny z Arena of Trials. Czyli z tego tutaj obfite próby Dres, bo widzę, że to może być problematyczne jednak. Także zrobimy sobie osobny z tego film. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przepraszam, że tak chaotycznie, no ale... No nie chcę też przedłużać, to ma być tylko taki początkowy wstęp, przedstawienie postaci, przede wszystkim jego umiejętności. Możecie oczywiście w komentarzach pisać, co sądzicie o tej postaci. Ja wam oczywiście życzę jak standardowo miłego dnia, przyjemnego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.